Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Jeśli przyprostokątne trójkąta prostokątnego są równe 6 i 3, a najmniejszy kąt ma miarę alfa, to wyrażenie w równe sinus alfa razy cosinus alfa ma wartość. Narysujmy trójkąt prostokątny o takich właśnie przyprostokątnych, czyli tutaj będzie 3, tutaj będzie 6 i tu będzie kąt alfa. A teraz tutaj mamy 3 jednostki, tutaj mamy 6 jednostek, a tutaj mamy jakiś odcinek C. No i teraz jak policzyć długość tego odcinka C? No to piszemy, że to jest z Pitagorasa. 3 kwadrat plus 6 kwadrat daje nam C kwadrat. 9 plus 36 daje nam C kwadrat, czyli 45 to jest C kwadrat, czyli C to jest pierwiastek z 45. Nasz C to jest pierwiastek z 45. No i oni chcą od nas, żebyśmy policzyli, ile to jest sinus alfa razy cosinus alfa. Sinus alfa to jest to, co stoi naprzeciwko alfa, czyli 3, do tego, co stoi naprzeciwko kąta prostego, czyli do boku C, czyli do pierwiastka z 45. Cosinus alfa to jest to, co stoi obok kąta alfa, czyli 6, do przeciwprostokątnej, czyli do pierwiastka z 45. Mamy obliczyć, ile to jest sinus alfa razy cosinus alfa, no to będzie po prostu 3 podzielić na pierwiastek 45 razy cosinus alfa, czyli 6 podzielić na pierwiastek 45. 3 razy 6 daje nam 18 podzielić na 45. 18 podzielić na 45, zobaczmy, że licznik mianownik dzieli się przez 9. 18 podzielić na 9 to jest 2. 45 podzielić na 9 to jest 5. Mamy 2/5, odpowiedź D.